Elo, 3-2-0. Znowu z tego samego miejsca. Idę się uziemić. Dostałem wczoraj pytanie pod komentarzem, znaczy komentarz pod filmikiem. Jak tam uruchomiłem filtrację nerek oraz co jem. No to tak, jak uruchomiłem to w sumie myślę, że suchym postem wtedy, co było tam 40 chyba 9 godzin bez jedzenia i bez wody. Nie do końca suchy, bo myłem czasem ręce, no ale nic nie piłem, nie jadłem. Tak myślę, że uruchomiłem, a teraz wspomagam się mega ziołami, mam ponad 2 kilo ziół, wypiszę je pod filmikiem, jakie mam. Zrobiłem już mieszanki na nerki i nadnercza oraz tarczycę, także sobie piję. Coś tam jeszcze sobie piję, jakiś imbirek. No i co jadłem? Zależy. Jeżeli na oczyszczaniu, no to jem teraz same owoce. Ostatnio mi się zdarzyło też sok tam ze szpinaku było i też czegoś zielonego, chyba pietruszka. No ale od wczoraj same owoce wchodzą, głównie czarny winogron, wczoraj jakieś jabłko, melon. No ale głównie czarne winogrona, bo mam mega pyszne czarne winogrona. Dzięki mamo, elegancko. A co jadłem na masie? Na masie na przykład jadłem 2 litry soku z mandaryny, nie, litr soku z mandarynek, litr soku z gruszka, jabłko, imbir, 6 kaki, daktyle 400 gram, winogron ileś tam, 4 kiwi, 2 gruszki i chyba sałatka z awokado czy coś takiego. Także wchodziło czasem nawet około 4800 kalorii, trochę sporo, możliwe, że za dużo nawet. Ale to chodzi o absorpcję, także jakbym miał super absorpcję, to bym pewnie tyle nie jadł. A też lubiłem jeść po prostu. Także takie rzeczy jadłem. Co tu jeszcze? 4 granaty, 11 mandarynek, 4 jabłka, banan, 1 kilo kaki, papaja, 1 kilo mango, 200 daktyli, sos awokado plus marchewka. No, takie opcje. Takie opcje były. Teraz głównie owoce plus no jem w oknie sobie jakimś i później nie jem i nie piję. No, myję też ząbki, więc no albo płukam buzię, więc to nie jest tak, że już odkąd nie jem, to nie mam w ogóle płynu w buzi. Ale no od którejś tam godziny już w ogóle też nie mam płynu w buzi. No to tyle w sumie. I ktoś zadał pytanie, jak sobie radzić, jak w domu na przykład jest coś negatywnego i tak dalej. No ja nie mam takiej sytuacji teraz, tutaj w domu, jakiejś negatywnej energii, bo rodzina jest na coraz wyższym levelu. No ale wiadomo, kiedyś było ciężej. Jak sobie z tym radzić? No fajnie ogarnąć coś takiego, żeby nie tracić energii na innych, czyli po prostu nie wdawać się w te konflikty, w dyskusje, bo tylko karmimy tą złą energię. Lepiej dawać miłość i tak to lepiej działa. Tak samo ze złymi mocami, no jak damy agresję i będziemy walczyć ze złą mocą, to damy jej moc, a jeśli damy jej miłość, to będziemy wygrywać, będzie dobro na świecie. Także agresją nic nie zdziałamy, wegańscy aktywiści, agresją nic nie zdziałamy. Także co ci mogę doradzić, no możesz przytulić taką osobę. Możesz mówić miłe słowa codziennie, może coś zaskoczy. No ale też jak nie dajesz rady, to dobrze wyjść, pobić trochę samemu. Ogarnąć tą swoją energię, pomedytować, pooddychać, zyskać znowu energię, żeby dać radę sprostać na tym świecie. Także trzymaj energię w sobie, dawaj ją odpowiednim osobom, dawaj ją na świat nawet, jeśli chcesz to wszystkim. Ale pamiętaj, że no, żebyś też miał tą energię. Ale no właśnie, uważaj na kogo, na co poświęcasz energię i wiadomo, że wiele ludzi tego potrzebuje. Często można pomyśleć, że wielu ludzi na to nie zasługuje, ale no jesteśmy jednym, więc fajnie jak będzie dobrze na świecie. Także życzę ci, żebyś dawał radę. Jeszcze się uziemię tak na szybko. A co jeszcze jadłem na masie? Sushi. Sushi jadłem z sosem z awokado i dodatkami. Dobra, elo mordki, łapa dzisiaj lewa, mniejsza oczywiście od prawej, siedzi, nie wiem, może trochę, kocham was wszystkich, trochę chłodno, elo, trzymajcie się.